Tym razem do testów auto Xcana RS 820 Pro wybrałem chyba najbardziej stereotypowy samochód, jaki mógłbym wybrać, a mianowicie Volkswagena Golfa 4.1.9 TDI. O, akurat w tym przypadku na pompowtryskiwaczach. Zobaczymy, czy i co może zaoferować auto Xcan w takim polifotowym Golfie 4. Oczywiście kultura pracy na zimnym silniku jest po prostu porażająca, no ale nie oczekujmy cudów od pompowtrysku. Dobrze. Akurat Volkswagena jeszcze nie podpinałem. Więc szczerze powiedziawszy, nie wiem, czego się spodziewać. To brzmi ciekawie. Ciekawe, jakie będą główne podzespoły według tego urządzenia. A co według niego będzie jakimiś pobocznymi. Jak znam życie, to spokojnie za 2-3 minuty miną, zanim przejdzie tą podstawową listę, bo niestety, ale troszeczkę sobie musi pomyśleć to urządzenie. W przypadku Citroena to oj, długo mu zajmowało. Zobaczymy, jak sobie poradzi. W każdym bądź razie, jak do tej pory, raczej pozytywnie jestem zaskoczony tym urządzeniem. W tej kwocie promocyjnej mogę polecić. O ile kogoś nie wyprowadzi z równowagi fakt, że urządzenie niekiedy działa ślamazarnie i czasami potrafi się zawiesić, na przykład w przypadku Citroenów. Przy kasowaniu błędów potrafi się zawiesić. Oczywiście wykasuje te błędy, ale no niestety trzeba będzie zresetować urządzenie i jeszcze raz zaczynać wszystko od nowa. Jest taki minus. Ale powiem szczerze, że jeżeli chodzi o funkcje, posiada trochę takich, których się nie spodziewałem. No i obsługa dosyć intuicyjna, wykonanie powiedzmy, że w miarę fajne. Zobaczymy. Ciekawe, co z błędami właśnie w desce rozdzielczej i klimatyzacji i immobilizerze. To dosyć ciekawe. Bo o ile spodziewałem się błędów w module sterowania silnikiem,
to jest na chipie akurat i niektóre programy pokazują pewien błąd, to tutaj go nie odnotowano. Przełożę sobie troszkę wygodniej telefon i tester. Tłumaczeń są po prostu bezbłędne. Gateway Can jako przejście. Takie dosyć osobliwe tłumaczenie. No dobra. Patrzmy, co my tu mamy. Przejdźmy do tej klimatyzacji. Niekiedy ta jakość tych tłumaczeń pozostawia wiele do życzenia. No, właśnie o tym mówiłem, że błędy potrafią być podwójnie lub w kilku miejscach zapisywane te same, bądź sterowniki różnie podpisane, tak jak na przykład deska i immobilizer, to jest de facto ten sam jeden moduł.
nadawać otwarcie numer kanałów, a nie ma opisu, co dokładnie jest w danym kanale. Czyli poziom taki, jaki znamy jeszcze ze skanerów typu Dominator, czyli tak z dekadę temu. Właśnie to jest najgorsze, że bardzo często pokazuje, że jest jakiś błąd, a faktycznie go nie ma. Takie coś zdarza się w wielu tych tanich testerach. Dobra, przejdźmy zaś do najważniejszej rzeczy, czyli właśnie do parametrów, które możemy zobaczyć w sterowniku silnika. Zobaczymy sobie korekty pompów tryskiwaczy i tam podobne rzeczy.
tak, jestem zadowolony z ilości informacji, które są tutaj zawarte. Czyli Volkswagen na pompowtrysku, powiedzmy, że całkiem dobrze. Zobaczymy, może jeszcze dzisiaj podobne BMW i Mercedesa. Akurat mam u siebie W220 do dyspozycji i BMW F11. Zobaczymy, co tam się pokaże. Tymczasem oczekujcie następnych odcinków. Cześć!